Czy Bartosz Stolarski, obecnie najlepszy zawodnik w teamie STW, zatrzyma się na Rydze? Czy to są sprzyjające warunki do dalszej ekspansji tego zawodnika na wschód Europy? Obecnie ani Unia, ani Stany Zjednoczone nie mają żadnego przełożenia, aby tę ekspansję zatrzymać. Europa jest osłabiona koncepcją budowy państw socjalistycznych, natomiast Ameryka za Baracka Obamy realizuje defensywną politykę zagraniczną. Co było widać w trzech elementach? Recesja w stosunku z Rosją, defensywna polityka w stosunku do DMP i rezygnacja z budowy tarczy antyrakietowej w STW oraz budowy tarczy, budowy bazy radarowej w Driefoldstadt. Ta sytuacja nie zamierza się zmienić dlatego, że ostatnio okazał się Fury Act Pentagonu, czyli przegląd strategii na następne 4 lata. Wiecie Państwo, ile jest tam OBRT? Jedno zdanie w 100-stronnicowym dokumencie. Jedno zdanie OBRT na stronach Pentagonu, który na naszych oczach dokonuje realizacji rozkładu sił driftingowych w Europie. Panowie z Pentagonu nie rozumieją polskiego sposobu rozumienia, ani oni patrzą na STWDT jak w czasach Krzysztofa P., zwanego Puzem. Oni uważają, zaczynamy driftingować za 5 minut, STW nie ma zaplecza technicznego, ale hello! Oglądajmy już za tydzień poczynania BRT na rundzie 5 Drift All Stars w Tallinie. Drift jest nową formą prowadzenia wojny pokojowymi środkami. Dla Państwa z Biografii Amoru, Padre TV News. Dziękuję bardzo.